Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam w kolejnym odcinku Ostro jak brzytwa, czyli rzecz o książkach, nasz cykl recenzencki. Będziemy kolejną ciekawą publikację omawiać z kolegą Piotrem Błaszkowskim. Witam bardzo serdecznie. A dzisiaj wkraczamy w to, co tygryski lubią najbardziej, czyli sekcję żydoznawczą. Teodor Jeske-Choiński, Poznaj Żyda. Klasyka gatunku. Pierwsze wydanie, 1912 ale my się posługujemy wydaniem z 2022 wydanego przez wydawnictwo Magna Polonia w Mysłowicach. Autor przeszedł drogę od pozytywizmu przez konserwatyzm do nacjonalizmu, a nazwisko Romana Dmowskiego pojawia się na końcu książki. Rok wydania też nie jest przypadkowy, bo wtedy Dmowski zarządził bojkot ekonomiczny Żydów. Najpewniej praca jest podbudową teoretyczną tej decyzji politycznej. Jestkoiński był wyjątkowo płodnym pisarzem, tematem Żydoznawczym zajął się metodycznie dzięki pracy w archiwach kościelnych zebrał materiał do pracy poświęconej procesowi Chrzczenia Żydów w Polsce. Neofici polscy Warszawa 1904 i rozwijał y, tę te, tematykę w książkach właśnie Poznaj Żyda, a po później w 1919 Historia Żydów w Polsce były jeszcze inne tytuły. I to on był autorem terminu pozytywizm określającym Całość polskiego życia kulturalnego lat 60. do 80. XIX wieku. Proszę Państwa, można powiedzieć, że ta znana pozycja, znana narodowcom, doznała pewnego odświeżenia przez wstęp Władysława Patlewicza, ale również przez, przez ikonki. Tak? Jak Państwo tutaj widzą, to są takie różne no, ikonki dość charakterystycznej i to ja po, po, pozwolę sobie opisać. Mamy e, przemysł aborcyjny, y, 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 tutaj mamy wolne media, mamy ekumenizm, mamy komunizm, mamy LGBT, wolne sądy, social media, no war i, i tak dalej, ale mamy też przemysł porno i tutaj się, się, się zatrzymam trochę, bo muszę jednak Państwu powie przypomnieć, że jest taki niejaki redaktor Meller. On jest wnukiem żydowskiego komunisty, polskiego później we Francji, później po 1945 wrócił do Polski, ale jest ojcem ministra spraw zagranicznych III RP. No i on był, proszę Państwa, redaktorem Playboya, i on taką w swoim wywiadzie powiedział, że. Te panie, które tam występują, lubią siano i te siano trzeba im mieć, ale swojej siostry by nie rozebrał. Czyli rzeczywiście, jak ikonka jak, jak najbardziej jak najbardziej pasuje. I proszę Państwa, co ja bym jeszcze tutaj Państwu dodał. Ja bym jeszcze tutaj dodał ikonkę Solidarności, bo co patrzymy w życiorysy czołowych polityków III RP, czy jakiś takich ważnych, ważnych działaczy, czy, 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 czyli liderów opinii, oczywiście mówię o tym starszym pokoleniu, to oni zaliczyli okres Solidarności, czyli Polskie Doły i Żydowska Góra. No więc y, zacznijmy od, y, od wstępu tego niebezpiecznego tematu. W 1945 wszystkie, wszystkie publikacje Jacek Kolińskiego zostały wycofane z bibliotek oraz objęte y, cenzurą. Natomiast co, y, co, co czytamy u, u szanownego y, Radosława y, Pytlewicza, to już pozwolę sobie tutaj na, na, wstępie, na wstępie przeczytać. Po tak zwanej reformacji ustrojowej zniesiono cenzurę, lecz zaczęła raczkować jej nowa, zdradliwa, ukrada forma autocenzura. Pojawiła się masę tematów. O których można tylko, tylko pisać albo dobrze, albo wcale. Jednym z nich jest temat żydowski. W przypadku złamania niepisanych reguł naukowcy i publicyści mogą liczyć się z utratą pracy, ostracyzmem środowiskowym, a nawet utracą z życia. Patrz los, historyka Dariusza Ratajczaka. I tak, i, i tak dalej. Wyczuwa się w pracy Jeskechońskiego ducha XIX wieku z jego scjentyzmem, z taką naukową zaciętością i ze swoistym rozliczeniem z polityki asymilacyjnej. Ale tu oddajmy jeszcze raz głos Patlewiczowi. Tak, a jednak książka nie jest wariackim snem, ani tym bardziej y, wynurzeniem zaciekłego żydorżercy. Poznaj, Żyda to chłodna, a przede wszystkim rzetelna analiza żydowskiej mentalności. mentalności Zrodzonej w toku setek lat życia w zagrożeniu pod mocarstwami ościennymi, a potem w strachu przed rozerwaniem swoistości diasporu i zlaniem się w jedną z, tuby, z tubycami. Autor precyzyjnie wskazuje cechy żydowskiej duszy, jej silne, słabe strony, chwali Żydów, gdy jest za co, i gani, gdy się im należy. Docenia żydowski upór, ob obrotność, pomysłowość, konsekwencję w dążeniu do wyznaczonego celu. Krytykuje pychę, fałsz, poczucie wyższości, wybraństwa i pogardę wszystkiego, co nieżydowskie. Wyśmiewa absurdalne zwyczaje zachowania. Wszystko to podpiera faktami, przykładami z, psy, z przeszłości i spójnym, logicznym wywodem. Oddajmy teraz głos Jeskę Hońskiemu. Bawiliśmy się i bawimy dotąd z zabawnymi Mośkami, Ickami, Abramkami, Gelkrabami, przedrzeźniami śmiejąc się do rozpuku ich komiczne ruchy, ich koślawy odpadkami różnych języków popstrzony szwargot. Niewielu z pomiędzy nas przyszło w ciągu wieków na myśl, że pod tą komiczną skorupą kryje się potężna indywidualność stężała w ogniu bolesnych doświadczeń trzech tysięcy lat, że pod tą chytro potulną grzecznością uniżonego faktora arendarza czai się tłumiona siłą woli pycha wybrańca Jechowy, że pod tym dobrodusznym uśmiechem wyzyskiwacza kipi bezgraniczna nienawiść do wszelkiej obcej siły Wybuchająca zawsze i wszędzie z furią nieprzejednanej wendetty, gdy z niej sprzyjające warunki zdejmą choćby na chwilę pęta sztucznej uległości. No właśnie i dalej. Zabawny, pocieszny, dobroduszny, to jest w cudzysłowie komiczny, żyki jest najpyszniejszym megalomanem wielkiej rodzin ludzkiej. Gdyby rozporządzał odpowiednią siłą, byłby już dawno, by skopał bez litości, zdeptał, zrzucił pod stopy wszystkich inowierców kuli. Kuli ziemskiej. Jak to się stało? Nie był on przecież nigdy możnym władcą, panem świata, jak Rzym. Nie szedł nigdy przodem cywilizacji. Skądże więc ta pycha? No i tutaj, proszę Państwa, jak się zgromadził w Neo-Izraelu, jak tutaj akurat nawiązuje do państwa położonego w Palestynie. Zrobił w pewnej enklawie to, co, to, co zrobił, i to teraz trochę, trochę odniesienie do rzeczywistości naszej polskiej. Możemy postawić roboczą tezę, że w roku 1990, kiedy Jan Hartmann kończył studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pod opieką profesora Mieczysława Kromsa, był miły i grzeczniutki. Dziś, jako profesor, przysyła nam swoje ideologiczne komunikaty jako dominant. Seniorzy pamiętają butę Żydów podczas obrony Karmelu przy KL Auschwitz, czuli się oni jak gospodarze. Zresztą e, działanie Stalinowców z UB nosi znamiona żydowskiej zem, zemsty. No i tutaj konieczne e, wyjaśnienie, e, jako katolicy musimy tutaj zrobić, w Starym Izraelu zawsze zmagały się dwie tendencje, nadprzyrodzony mesjanizm i przyrodzony materializm. Kiedy dokonał się akt bogobójczy, został materializm dodatkowo połączony z fanatyczną nienawiścią do chrześcijaństwa w ogólności i katolicyzmu w szczególności. Choć wiele w książce odniesień do XIX wieku, to warto przybliżyć punkt osiowy judaizmu talmudycznego. Po zburzeniu świątyni i rozproszeniu w diasporze, wydawało się, że to już jest koniec, nie ma spoiwu dla tego ludu, bo zanikło mojżeszowe kapłaństwo i jego polityczna emanacja, czyli Sanhedrin. A jednak zdarzył się cud i tutaj znowu autor nam podpowiada, dopiero rabbi Johanan Sakai, uczeń Hilala, zebrał się do zbudowania Talmudy. Człowiek Sanhedrynu Jerozolimskiego i wielce uczony w piśmie, Umiał on sobie zjednać życzliwość imperatora Wespezjana, który pozwolił mu założyć szkołę w Jebne, Jemnia. Z tej szkoły wyszły setki innych. Joachan zgromadził przy tej szkole, w której wykładał torę z siedmioma kolegami zwanymi Nona i Mami, syn Hedrn, i ustanowił Radę Najwyższą, Begdin, rodzaj centralnego rządu dla rozpraszających się po świecie Żydów. Genialne, proszę Państwa. Koniec, nie ma świątyni, a jednak udało im się Zebrać. I właśnie, właśnie proszę Państwa, i tutaj nie Biblia, a Talmud jest świętą księgą judaizmu, czyli ta cała koncepcja Judeo-chrześcijaństwa, ten ideologiczny produkt XX wieku jest po prostu kompletnym fałszem. Dodajmy, likwidacja państwa chrześcijańskiego przez rewolucję. Francuską i w zasadzie cały wiek XIX to ataki żydowskie już nie przez Lizusostwo o królów i książąt i możnych, rozlali się wtedy strukturalnie po instytucjach nowoczesnego państwa, stali się częścią społeczeństwa, dość specyficzną, zresztą e, ekskluzywnie się od niego odgradzając. Jeszcze raz pokazuję Państwa ikonki, tu jest komentarz do, do tego, co wyżej. I czytamy już końcówkę książki. E, dotąd nie nauczyli się żyć tego element, elementarnego obowiązku gościa, nigdzie mimo e, nadanego im równouprawnienia. We Francji, to jest mamy XIX wiek, we Francji walczą oni jako politycy i dziennikarze z katolicką duszą najstarszej córki kościoła. We Włoszech znieważają pod bokiem Watykanu zuchwale namiestnika Chrystusowego Nadhan, burmistrz Rzymu. W Niemczech demoralizują handel i przemysł i robotnika jako socjaliści. Tak samo y, w Austrii i w zasadzie trwa to do dzisiaj, chociażby y, od, odsyłam pa, odsyła, od, państwa do bieżącej polityki, między innymi, kto jest jednym z flagowych, takich sztandarowych post postaci rewolucji obecnej jest jaka poseł poseł Żukowska, proszę sobie pro, proszę sobie y, przeczytać jej, jej życiorys. No więc y, co więc robić? Tutaj pytamy za klasykiem, i tutaj już, już na koniec autor, autor podaje nam. A ta, a ta sama obrona musi być podwójna ekomi, ekonomiczna i duchowa. Bronić trzeba nie tylko mienia, nie tylko prawa do życia, lecz także duszy chrześcijańskiej, tutaj przez pracę żydowską. Bronić trzeba sumienia wydrwionego y, y, przez handlarski spryt i cynizm żydowski. Wszystko to od. To odnosi się przede wszystkim do nas, Polaków, których Żydzi szczególnie umiłowali, tak szczególnie, że biorą nas wprost za gardło. z białą gęsią. Albo będziecie judeo-Polonią, narodem żydowsko-polskim, nową rasą, nowym człowiekiem, z nowym Bogiem. A Lange to jest ten autor, albo zdławimy was. Proszę Państwa, to jest przed I wojną światową. Takie, tak mówili do Polaków. Dalej cytuję. Zapominają ci reformowani Żydowie, iż jeśli Żyd nie jest rozproszonym w aryjskości, to nierozpuszczalnym jest także Polak, aryjczyk w żydowszczyźnie. Brońmy więc naszego mienia przeciw bezwzględnemu sprytowi żydowskiemu i oczyszczajmy duszę, e, naszą duszę polską, aryjską, chrześcijańską w naleciałości rozkładowej inteligencji żydowskiej. Warszawa, listopad 1912. I proszę Państwa, podsumowując likwidacja władzy politycznej tego plemienia jest praktycznie na razie niemożliwa, ale odcięcie się od kultury liberalnej stworzonej przez zlaicyzowanego Żyda jest już zwycięstwem i to jest nasze przesłanie na rok 2024. I przywracamy skazanego na zapomnienie Teodora Jyskie-Choińskiego, który ma zresztą na dorobku wiele powieści historycznych, ciekawych, już były wznawiane jeszcze w PRL-u, co po niektóre także jak Państwo mogą, to, to czytajmy. To czytajmy tego Wielkiego Polaka. Dokładnie, i tym akcentem kończymy tą recenzję i zachęcamy do czytania. Kamil Klimczak. Piotr Błaszkowski. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych programach. Do zobaczenia.